Watch Nuge566, Minecraft, games, and more. Siemeneczko, ziomeczki, ja jestem Wojtuch566, a ze mną dzisiaj jest Nicholas Drago, znany również jako... Godloric. Oraz z nami też jest Jenny, który akurat który nie będzie niestety mówić. Nie chciał gadać. No. I witam was, chcieliście na moim kanale w kolejnym odcinku z Paladinsów. I to jest głównie taki odcinek na spokojnie, żeby wam właśnie zareklamować tutaj Nicholasa Dragona, bo on będzie robić z tego serię, a może też będziemy zapraszać ten, różnych widzów. No czemu nie? No tak właśnie, zostałem zaproszony do udziału w odcinku Wojtucha. No. I to będzie pierwszy odcinek chyba z Paladinsów na moim kanale. I mam zamiar, że odcinki z Paladinsów też będą się pojawiały poza Neverwinterem. To może jak co jakieś takie dwa tygodnie. No właśnie. I w międzyczasie, żeby Neverwinter mógł sobie pograć i żebyśmy mogli pograć również w Paladins. Jak widzicie, mamy po obu stronach dwa nasze teamy. My jesteśmy w teamie niebieskim, oni w czerwonym, standardowo zawsze zmieniamy kolory. Ogólnie właśnie, jak widzieliście przez te dwa miesiące, kiedy tam ostatnio nagrywałem dużo, ale to dużo, bo zmieniało się Paladins właśnie ze względu na te pokazanie menu. Między innymi właśnie tutaj mamy też pokazane, kto, jaki gracz się załadował. Mamy tutaj też rangi. Widzicie, na Fernando platynową rangę, bo grałem raz na trybie rankingowym, ale... Jak grałem, to wtedy się coś zbugowało, bo właściwie powinno być tak, że jeżeli się zagra 5 meczów rankingowych, to wtedy dobije się level. I pewnie u mnie będą lagi, ale u Niko będzie to jakoś lepiej wyglądało. Czyli właśnie ja nie wiem, bo u mnie jakby to wygląda tak, że nagranie całe się jakby laguje, ale jakby to powiedzieć, podczas tego filmu, film wygląda bardzo ładnie, według mnie no powinno tak normalnie wyglądać. Jak widzicie, ja jestem takim fajnym szamanełem. To jest chyba moja ulubiona postać, tak to chcę moja ulubiona postać. Zbierzemy zwinę ręce i on jest healerem. Nie? A chyba temu to jest moja ulubiona postać, że jak za młodu bardzo dużo grałem w Diablo i grałem właśnie monkiem. I ogólnie gramy teraz na trybie ładunku, żebyście też zobaczyli jak się to pozmieniało, bo ostatnio jak grałem tutaj... O, Barik. Znaczy nie Barik, kurde, Mac. To mi się mylą w postacie. Wody! Ja mam swój ogień, kurde. Ja był... O cholera, ale nie zrobili. W ogóle ja mam gorzej, bo mi wszystko się tnie, a wy to widzicie tak normalnie mniej więcej. No. Więc chcemy tak teraz trochę miotam się, jak nie wiadomo co. I Fernando jakby coś, to mogę też... Jest, będzie frag. Mam asystę, dobra, będzie kit. Ogólnie mieliśmy... Zagrać z widzami, ale to się nie zjawili, bo coś tam, kurde, oglądają, nie wiadomo co, czy coś, to i chuj, znowu gram, ale... Kurde, no. Też jak oni tu szarżują, cholerę. Też tak się już, bo... Ja tu się cofam ciągle. Dobra. Gdzie kurde! Szumowiny wy! No nie tak się kurde. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie w ogóle. Sobie bije od tyłu, kurde jego macie. Oczywiście, że bak! Aaaa! Poleczyć się. Dobra jest. W ogóle moim celem jest leczenie teamu, ale no kurde, głównie teraz zabieram się za walkę. Dobra, no ogólnie właśnie też przez te dwa miesiące dodano dwie nowe postaci, czyli Maldamba i Shalim, w którym gra Jedi. A Maldambo, czyli tym celem jak to doktorem Monkiem gram ja. Czyli szamanem, w ogóle nie wiem czemu ja mówię doktorem Monkiem. Nie, Monk to był chyba mnich, gdy poznaję tam. O, jedy! O kurde, kurde. I to fest. I daj jeszcze? To już widałem.
źle. Ale jedna jest. Zawsze coś, okej, sobie. W ogóle. Czekajcie. W ogóle moi widzowie, ja nie wiem, możliwe, że nagrałem wam przedmowę przed tym nagraniem, ale aktualnie, gdy to nagrywam, jeszcze tej przedmowy nie ma, więc nie wiem. No. Zależy, czy ruszyłem swoje tłuste, nie powiem co, będzie tam na odcinku, nie chcę jak się wszystko wyrażać. Nie! Nie dzwoni mi teraz. W ogóle zmarnowałem ulta. Chociaż nie chciałem go zużyć, ale po prostu chciałem nacisnąć F, a nacisnąłem E. Tam video. A tu Androx, Kronos. Dobra. Czekajcie, teraz weźmiemy zwinność, żeby jecie szybciej biec do naszych ludzi. Tak w ogóle to ja jeszcze nie powiem wam wszystkiego o tej grze, ponieważ dopiero jak zaczynam ją grać, mam dopiero 11 poziom. Ale i odsyłam, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, odsyłam was na kanał Wojtu Przeciego. Zginąłem po raz trzeci. Kurde. Ja zginąłem raz, ale mam 5 eliminacji. Eliminacji nie wiem czy... Chociaż nie, ja przedmowę raczej nagram. Na 100% nagram, więc może nie będę tak się ucierać. Bo to jakby teraz coś udało, to tłumaczę wam... Chociaż, nie wiem, ewentualnie będziecie mieli parę rzeczy pod... Parę rzeczy i parę informacji będzie się powtarzało. Ale tego jeszcze w 100% powiem. Nie, mamo! Kurde! Dziękuję. Weźmiemy jeszcze od nowy, że po prostu zwinny ręce, żeby szybciej przeładowywać naszego węża. Stop. Zwinność weźmiemy, żeby po prostu szybciej się poruszać, potem weźmiemy od nowy, czyli w międzyczasie, gdy stoimy obok naszych przeciwników, to im się prędzej odnawia punkty życia. A potem zobaczymy, co jeszcze wezmę, bo dopiero jak to opracowuje, ten nowy build. The spirits do not rest. W ogóle jeszcze do końca nie wiem, ile trwać będzie ten odcinek. Nie wiem, może ta gierka i jeszcze nagramy jedną. Ale z trybu normalnego, a w kolejnym odcinku postaramy się może zagrać tryb ranking'owy. Zobaczymy jak tylko tam po jakiej postaci, bo ja ogólnie grałem przez parę misji przez 2 miesiące. Dlatego mogły się u mnie nie pojawiać odcinki na kanale. Ale kulta dużo na mnie, a ja go zabiłem. Ale idiota bardzo. A raczej mój fuk. Dobra, SB. Jednego się nie ma. Czekaj, ja umówiłem skill Maldamby, czy nie umówiłem skill Maldamby? Nie umówiłeś. Nie umówiłem skill Maldamby. No to... Ja nie umówiłem skill Infernado. Czekaj, ja pierwszy powiem. Gramy teraz Maldambą, czyli tym moim ulubionym szamanem. I mianowicie... O, mamy sobie kanapki, ale oj, to jak widzicie, pod moim lewym przyciskiem myszy mam taką truciznę i jeśli zgenerujemy przynajmniej, czy zgenerujemy wszystkie 10 pocisków, dostajemy takie jakby uśpienie, które właśnie wam zaprezentowałem, których nawet tego nie chciałem. Znowu zginąłem, 2 na 5! Teraz zaprezentowałem wam moje Q. Moje Q działa tak, że jakby po prostu mogę strzelam taką jakby tykwą i ona leczy moich przeciwników, ona bije moich przeciwników, a leczy moich sojuszników. Mój prawy przycisk myszki to jest leczenie osobiste dla jednego przeciwnika. Q jest grupowy, ono leczy grupowo, więc może grupę przeciwników albo skrzywdzić, otruć, albo możemy grupę naszych sojuszników uzdrowić. Dobra, przegraliśmy, szkoda. Znaczy dostaliśmy ileś tam procent, właśnie. Tutaj różnica w tym trybie ładunku, a tamtym co było miesiąc temu polega na tym, że tryby obrońcy i atakującego są połączone, że jest właśnie... W chwili, gdy to montuję, zauważyłem swój kardynalny błąd przy dołożeniu perków dla Fernando. Wziąłem przeładowanie broni, które u Fernando jest przecież automatyczne. Zapraszam do oglądania dalej. Tamtym co było miesiąc temu polega na tym, że tryby obrońcy i atakującego są połączone, że jest właśnie wybierane. Nie, o, dwie drużyny mają dwie role. I w zależności, na przykład my byliśmy pierwsi, broniliśmy ładunku i go pchaliśmy, a drużyna przeciwna go atakowała, a teraz ją właśnie jest na odwrót. I to jest właśnie fajne, bo wtedy nie ma tej losowości, jeżeli chodzi o wybieranie tego wszystkiego, tylko już jest wszystko. A, i tak w ogóle...
Dobra, a teraz może wreszcie omówię te skille Fernando. Więc pod lewym... Czekaj, pod F, jeszcze mówiąc do Maldandy, mam swoje przejście. Oraz moje E to jest taki wąsk. Chociaż wiecie co, pod koniec chyba wam dam takiego... Pokażę wam jak to ze skille na trybie treningowym, ale to już będzie tak sam odcinek, pod koniec odcinka. Tak to chyba będzie dobry pomysł. Więc zwracam głos dla Pożucha. Dobra. Ej tu... Cię... Na razie drop... tobie Grover bije, spróbuję tu uciec. Kurde. Wszyscy mnie biją, bo ja tu siedzę sam przy punkcie. Ja wszyscy punkcie przy ładunku i nic mi sobie ten... Nie wspiera, tylko Niko stara się mnie wspierać. Ha! No. Dobra. Więc teraz jak zginę, to wam pokażę troszkę tych skilli. Mojego Fernando. Wiedziałem, że nie ma. I mam 2 na 6. Spoko. Dobra. Idziemy. W ogóle ludzie... Przepraszam, że będę tak sobie jadł, ale no wiecie, kolacja. W ogóle ludziska... Jeśli jednak nagranie będzie słabe, to albo go nie wstawię, albo wstawię. Więc naprawdę, jeśli za moje lamienie na tych odcinkach, zrobienie czegoś innego, to na mnie, to jak to wiecie, nie rejdujcie to na mnie poza odcinkami, ponieważ jakby robię to... Cholera. Robię to dla was, żebyście po prostu mogli to zobaczyć i mam nadzieję, że doceniacie to, co robię. To ktoś napisał. O ja pierdolę, znowu zginąłem i znowu nie umówiłem tych skilli. Kurde. Hej, witajcie, witam was po... I w tym momencie u Godloryka przerwało nagranie, dlatego że coś mu się zjebało. I może właśnie mówię wreszcie te skille Fernando. To teraz mówię na żywca z montażu, więc tak. Pod lewym mamy takie zwykłe działo, które... znaczy tak, mamy miecz, który ma w miarę taką ciągłą amunicję. Która właśnie... się nie przeładowuje, dlatego też tam narzekałem, że wziąłem tu przeładowanie broni niepotrzebnie. Pod prawy mamy tarczę, pod F mamy właśnie taki wyskok Fernando. Pod Q mamy kulę ognia, a jego ult to, że na 5 sekund gracze wokół tego ulta stają się nieśmiertelni. I mamy taki ciągły ogień, nieskończony. Jeżeli chodzi o nowości jeszcze prowadzone w Paladins, prawdopodobnie tutaj nie będzie jeszcze aktualna wersja, dlatego że nagrywamy to z patcha 38, a aktualnie teraz mamy już patch 40, już wyszedł. Na razie nie mogę wam go zaprezentować, bo nie mam deta, ale kiedyś to zrobię na pewno, na live albo na odcinku Niko. Dobra, ja już kończę i wracam do tej części nagrania, co już wiem. Cześć, witam was po krótkim cięciu spowodowanym... Obaj was witamy! Czy no. Obaj was witamy? No tak, tak, dobra. Ale te cięcie... I witamy was dopiero w menu. Tak, a te cięcie było spowodowane sam nie wiem czym, po prostu traf mi tego nie nagrał w końcówki. Ale mogę wam powiedzieć, czekajcie. Wygrali, nie, przegraliśmy. Przegraliśmy, tam... przegraliśmy. Niestety. Na profilu wam pokażę, historia. No ja też dobra, wam pokażę, historia się nie ładuje. Akurat wcześniej tutaj dobra. Grałem, ale witam. O, no i ja miałem tylko 2 eliminacje, z czego to były tylko same asysty, 7 zgodów, 0 zabójstw, seria 1, mulizator zabójstw 0, obrażenia 5000, osłanianie 0, znaczy 0 i czas poświęcony 0, chociaż czas poświęcony to miałem chyba najlepszy, ale... Ja miałem około 9 eliminacji, kredytów miałem 700, 4 zgony, 3 zabójstwa, serii miałem 4 serie oraz multi zabójstwa to było jedno. Obrażenia no. Oraz uleczyłem 14 tysięcy razy, ale Grover z poprzedniego teamu był ode mnie lepszy, jak widać. No, dokładnie. Dobra, dobra. I teraz sobie czekajcie, zagramy... Jeszcze dostałem skrzynkę, którą mogę splądować, ale o niej opowiem wam pewnie w tym przedfilmie. Więc teraz Wojtuch będzie mówić, ja ustąpię głos Wojtuchowi. No dobrze, więc jak widzicie, też interwencja się trochę zmieniał, chociaż nie aż tak znacząco, na pewno... Wszystko jest bardziej takie wyprostowane, nie ma już takich ukośnych linii, tylko jest wszystko to wyprostowane. Dodano też taką fajną rzecz jak wzmocnienie drużyny, czyli jeżeli gracie tam właśnie z co najmniej, jak was jest co najmniej dwóch w drużynie, to wam dolicza plus 10 złota i expa do czempiona albo do konta. No. I też zmienił się sam ekran wybierania, bo teraz nie ma takiego podziału, że po jednej stronie był normalny, a po drugiej ładunek, tylko po prostu możemy sobie
da randomowo wybrać albo obrzeżenie, albo ładunek. I teraz sobie zagramy obrzeżenie. I zagram sobie postacią Shalinem, czyli tą nową postacią, którą grał Jedi, ale pewnie za dużo jej nie widzieliście. Dobra, mów. Ale że akurat Jediego za dużo nie widzieliście, jak on gra, dlatego ja będę grać tutaj Shalinem. Właśnie, a ja postaram się zagrać Drogozem, o ile będzie można. W ogóle no. Drogoz to jest chyba jedna z też z moich ulubionych postaci. W ogóle mam takie trio. Numer 1 Maldamba, którego już widzieliście. Numer 2 Makoa. Oraz numer 3 Drogoz. Co do Drogoza, to u nas w szkole są Mikołajki, to może jak potem zostanę 20 złotych pejsów kardu, bo taki prezent poprosiłem i koleżanka mi chyba kupi, tego dowiedziałem, to może sobie kupię o ten fajny skin do Drogoza, wiecie, ten fioletowy. Naprawdę fajny jest według mnie i będę się o niego starał. Ogólnie właśnie ten, jeżeli już Niko wspomniałeś o świętach, to wpatrz 39. Właśnie będzie główną tematyką nawiązaną do świąt, między innymi tutaj, jak widzicie na okładce, Eevee dostanie nowy skin, taki właśnie, taki elfiasty. I podejrzewam, że chyba będzie 6 grudnia w Mikołajki. My tak czekamy w tej kolejce, czekamy i czekać się nie możemy. No wiem, ale wiesz, tak możemy troszkę tak przedstawić menu, jak to wygląda, nie? No. Ktoś tutaj, przedstawi pewnie, jak to wiesz, przed filmiku. O jest, dobra. I weźmiemy sobie Drogoza, jak już mówiłem, ewentualnie Bomb Kinga. Dobra, Drogoz. Dobra. Shalane. Mamy Grovera, jest dobrze. Mamy Baka, mamy Grovera, mamy Shalina, mamy Drogoza. Oraz przydałby się jeszcze jakiś tank. To naprawdę fajnie, byłbym zadowolony. No. O, mamy jeszcze Rokusa, nawet sami dobrze. Chociaż bardziej bym wolał Makoę. Rokus to taki najbardziej nastawiony na DPS tank. No tak, ale ja mówię DPS jako pod obrażenia, co nie? Bo ma te takie szybkostrzelne działka. Tylko niestety jak on strzela ten Rukus, to jego szybkość spada do 30%. Oj, w przeciwnym teamie mamy właśnie Maldambę. Jak widzicie, oni mają Makoę w przeciwnym teamie, czyli jednego z moich mainów, mają Maldambę, drugiego z moich mainów, mają Shalina, czyli Wojtucha, mają jakby, mają Pipa. Chociaż Pip to chyba jest słabszy od Grovera, co nie? Zresztą jak to nasz Grover to chyba, czekaj, rangę ma jakoś, nie wiem, jakoby jeszcze nie grałem rangę. On ma platynę na 4 poziomie. No i może jedynym największym zagrożeniem jest Wiktor 12-levelowy, tak patrzę. No. W ogóle ja teraz sobie pomyślałem, że nie będę wam na odcinku tłumaczyć skini Drogoza, ponieważ dla mnie to nie miałoby sensu. I więc po odcinku pojawi się taki mały filmik z krótkimi informacjami o Drogozie. No. A jak chcesz, to w sumie ten, możemy wam dać link do poradnika, bo kiedyś taki fajny znalazłem właśnie do wszystkich postaci w Paladinsach, między innymi ostatnio się pojawił Shalin i tam możecie sobie wszystko tam dokładnie obczaić. Dobra, co oni mają za postaci? No, to jak mają Pipacza i Maldambę, no to weźmy na kalkulizację, jeżeli będą mieć mniej życie. I tak, teraz tak, co jest Shalinie fajnie? Fajne to jest w sumie taki Hanzo Overwatcha, tylko też ma swój charakter trochę. Dobra, jeżeli chodzi o podlewy, no to ma sobie ładuje takie coś, no po prostu strzał. Jeżeli jeszcze klikniemy do tego prawy przycisk myszy, to jest strzał z odrzutem. Jeżeli pod Q, to zobaczycie w rozgrywce bardziej, to wyrzuca taką serię 6 strzał, pod F tak odskakuje i robi taką niewidzialną swoją kopię. No a jego ult to, że staje się niewidzialny i ma troszkę tak zwiększony atak chyba. I szybciej mu się te strzały ładuje. Dobra. O, i teraz, czekajcie, może już ktoś się pojawi, to wam pokażę te Q. Boże, co ja zrobiłem? O. O, i teraz jak widzicie, Q to jest właśnie taka seria strzał. I to jest chyba 6 strzał. O, i pod F też się tworzy taka kopia. Wiesz co dla mnie jest słabe? Ja chciałem, żeby w naszym filmie był taki hit do Maldamba jak ja, na przykład ja jestem. No. Że zawsze kręci się na tyłach i coś innego zrobić, bo na tyłach największe pomoc, tak ja potrzebuję. Kurde, Shalin zabił Shalina. Heheszki. No, ale jak widzimy, to tutaj Rukus i Grover dobrze sobie radzą. No to będzie bardzo spokojna wygrana. Tak mam nadzieję. Też mam nadzieję. W ogóle Drogoz to jest taki antytarczownik. On każdą tarczę może zniwelować. Słuchajcie, w ogóle ja nie wiem.
trochę dawno grałem z Rogozem, więc wybaczcie moje wszystkie błędy. Pewnie pojawi się jakiś komentarz takiego super pro playera. Czyli ja to już widzi o tym w ogóle i grać nie umiem. Dajcie, dajcie, dajcie. Ale dobrze, że skrył do tego mistera. A Maldambor? Nie, zrobił mnie szalił. A, bo z góry był, nie poszedłem na Maldambor. Dobra, to byśmy tu sobie kupili. Dobra, na razie nie mamy hajsu, mam tylko 200 zł. Chociaż w sumie gdybym ja miał... Dobra, w sumie gdybym miał, ja miał 200 zł, jak to w swojej portmonetce, znaczy i mógł nie wydać, no to chcę, bym raczej się cieszył niż płakał. Chyba każdy by cieszył się niż płakał. O, Maldamba, tylko nie to. Wiktor, według mnie Rogos jest fajny, ale powinien mieć skórę. Nienawidzę Maldambu walczyć, na Maldamby walczyć. Maldamba. Tego ja mam lag, jak mówiłem, dla mnie to jest o wiele ciężej wygrać się z nami. O, ale co moi widzowie powiedzą, kurde. Dobra. Coś tu kogoś rozstrzela, może troszkę Maldabę, troszkę Maldabę. Zawsze coś. Ja mam w ogóle takie lagi, że nie da się. O, grać i to nie da tak grać. Też to będzie widoczne jak w tamtym odcinku. Będziemy mieli. Brawo! Brawo guys! Good job! I na końcu. Rozstrzelkować. A, no dobra. Good job. To sobie tutaj przystać, żeby. Jak po prostu Maldaba używa tego skilla pod Q. No to właśnie całkiem stoi i no... To będzie chyba raczej może być narażony, dlatego jest obrona z bliska. Dobra. W ogóle wiesz co, ja, mi się strasznie podoba ostatnimi czasami Drogos, ja muszę go wymainować. Według mnie szkoda tylko, że on jest darmową postacią, ja strasznie nie lubię, gdy jakaś postać jest darmowa. Ale w sumie rzadko ludzie grają, więc no. Ale najrzadziej ludzie grają Grokiem, a Grok ma według mnie niewykorzystany potencjał. Jak naprawdę jest dobrze zgrany team, to no, kurde potrafi robić cuda. Dobra, co tu mamy? Tutaj mamy Bakoe i Shalina, okej. Okay, no może jakoś o nie, Shalina na górze nie zauważyłem. Tak jest, nie przeciwny. Dobra. Ruku spokojnie się liduje. Wej, zlagowało mi festę, ale dobra. Czekajcie, tarczę. Zrobię się niewidzialność. O właśnie, i to jest ult Shalina, czyli taka niewidzialność. A Chromo, przeciwnicy to widzą to w rodzaju takich właśnie klonów, takich szybko się generujących. O, no dobra, idąć tam, kurde. O, Makoa mnie chce dorwać, nie. Chyba dorwać Makoę. Tak jest. I jeszcze raz, tak jest. Spokojnie. No i dobra, o i Wiktora na przykład tu sobie ubijemy. Jeszcze tu Niko rzuci ulta i będzie. Kurde, nie zapijem nikogo ulty. To jest tak czuło. Dobra, ale zapijemy. Jest. Trzeba przewidywać te wszystkie ruchy przeciwnika. No i jest. Jest to w sumie... tak patrzę, to Drogos jest jednak strasznie mocny i nie wykorzystywałem jego potencjału do tej pory. W ogóle, powiem, ja pewnie dlatego ginę tak dużo, nie dlatego, dlatego że po prostu jestem lamą i leci tam na cholera szali, nie zauważył się tam, co zdział. Ale także, że Drogos wydaje się takim wielkim opatrzonym smokiem, ale w rzeczywistości taka mała jaszczurka. No. Nie wiem, albo za... nie, potem weźmiemy za... Tak, że nie. Lepszy będzie chyba weteran. Bo te naprawdę Drogozy według mnie się nie opłaca kradzież życia. O matko, Wiktor mnie chyba od tyłu wziął, ale zdążyłem chyba zabić tego Makoa, tak mi zdaje. No bo mam serię 1, dobra jest. Słychać było atomówkę. Ja mam 5 eliminacji, 3 ledy. Ja mam 6 eliminacji i 3 ledy. Na pewno lepiej niż Fernando. Ale jest idiotą. Zobaczył moją idiotyczną akcję. Zaczął mu akcję dostać bana. Ja to proszę o to bana. Tak to bana. To jen! Niko, nie oceniaj się tak surowo zaraz. No teraz 54.
wyrąbać to Szalina. Jest! Dobra. Ty, ale wiesz, ty na przykład tutaj, w tej grze, mnie mniej larzy. Dobra, tam u góry Maldamba. A, Maldamba, ja, nie wiedziałem, że tu jesteś. Cześć, przyjacielu. Ojej! Spugowałem się od... O kurde! Wtedy on mnie zabije? Grover, Grovcio! Trzeba ich zarąbać. Let's make this interesting. Dobry przyjaciel, Grovcio. No. Taki drzewiec, kurde. O! No szybko, szybko. Nie, musimy to przejąć, kurde. Tak tam dobrze szło, to teraz też tam musi dobrze iść. Ewentualnie później przejmiemy punkt, tak normalnie. Zabójstwa wy, seria czwarta, także spoko jest. Dobra, zobaczmy. No, dobra, chyba... teraz to przejmiemy. Tak jest. Musimy. Dobra, i wezmę sobie pod lecznicę, ponieważ mam lagi takie, że ciężko sterować. Ciężko celować trochę szalinę, no jakoś mi się udaje, ale czekaj, ludzie... kogo to... oni mają konkretnie? Ja myślę, Makoe... żeby nie wziąć odporności, gdyby miał skrócony czas kontroli tłumu i Makoa nic mi nie zrobi. Ale Makoa rzadko mnie bierze. Chyba, że jest walka. Wiesz, to mam... Ale brak... Pip ma też te spowalniające strzały, którego... Wiesz, to ja chyba jednak poczekam i sobie... I wezmę sobie, jak to się nazywało, tarczę. Bo jednak ataki bezpośrednie mi nie zagrażają, a czy... Czy jak to się nazywa... Kurde. Oj, nieważne. Właśnie tędy wyjdzie. A jeżeli chodzi, kiedy umiesz, że zostaną przez te paladinsy, to po Max Payne, który będzie miał chyba nawet poniedziałek. O, dobra, już mamy to przynajmniej coś... jest. Dobra, ja tu ulte wypalę, ale to... Behold the dragon's fury! Kurde, ale zwaliłem znowu. Dobra. I na spokojnie przejmiemy sobie w tym, to. Serio? Serio, to tam jest na górze co roku się? A, Victor. Szybko, bardzo. Ale... Dobrze, może Wiktor i użył ulta, ale zdążyłem go szybko chyba wyrąbać. Tak mi się zdaje przynajmniej. Tak, ale na pewno tego nie przeżył. Dobra, no i spokojnie tutaj Rukus sobie przejmie. Chyba, że tak las tam nie będzie, jakby no, tutaj, no, ale... Więc jeszcze raz mówię, sorry, że takie słabe, że stałe playsy z drogą zemal, jeszcze muszę się nie podłużyć, a po prostu chciałem im zagrać. Obiecuję, że jeszcze dzisiaj się nim pouczę. Czołówka mi się zrobała, kurde. A nie, dobra. Oczywiście Wiktor, bo Wiktor to taki The Pro MLG Super Player. Rosh, incoming! A no tak, no. Ja tu wleciałem chyba pod jego ulty znowu. Właśnie nie. To mi zabił. Tak, on mnie zabił. Ale to on nie zabił mnie, jak to ultem, tylko swoim lewym. No więc dobra, ja... Szczerze, łaz 71 HP, no to nieźle. To w sumie faktycznie zasługuje na czołówkę. Dobra, słuchajcie, dobra, ja powiem tak. To już będzie koniec, już chyba no koniec tego, czy to będzie chyba koniec aktualnej rozgrywki i za chwilę przejdziemy do omówienia no. skillów postaci. Czy ja przejdę, bo Wojtuch, czy ty no już właśnie, nie będzie mi towarzyszyć. A u mnie to już będziemy ten, kończyć jeszcze, zobaczcie tutaj moje staty, moje wyróżnienia. Zobaczymy jeszcze, jak mi się daleko wzbił level. Dobra, więc w każdym razie, był z wami Goldoryk, a ze mną razem był Wojtuch. No i to... Będziecie subskrybujcie, jeśli wam się spodobało. Czy nie, ja nie proszę was... Nie proszę wasz o suby ani lajki, po prostu zostawcie mi... Prawdopodobnie w święta albo po świętach, ale przed Sylwestrem spokojnie. To chciałbym wam życzyć zdrowych, spokojnych świąt. Żebyście dobrze spędzili z rodziną. Żeby chociaż te ostatnie dni roku spadł wam śnieg. To byłaby chyba na tyle i oczywiście życzę wam pijanego Sylwestra. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, to kciuka w górę. No i dalej.